Witam wszystkie osoby spod znaku barana na moim kanale i zapraszam do czytania na miesiąc listopad 2022. Zrobimy czytanie i sprawdzimy pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Przypominam, moi drodzy, że czytanie to jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające finanse, miłość, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność znajdziecie ofertę ze zdjęciami i opisami. Każdy kamień ma swoje właściwości, działanie, dlatego warto dobrać odpowiedni dla siebie. Wówczas będzie działał jak osobisty amulet, talizman. Moi drodzy, zapraszam do czytania. Zobaczmy, baranki, z jaką energią wchodzicie do miesiąca listopad. Z jaką energią wchodzicie? Królowa kielichów. Dużo uczuć, dużo miłości, dużo empatii. Tutaj przede wszystkim ktoś może Wam okazać uczucia albo Wy komuś. Tu będzie taka energia, gdzie będziecie pragnęli być blisko drugiej osoby, blisko drugiej połówki. Rodzina będzie dla Was najważniejsza. Jeżeli macie jakieś projekty, to będziecie w nie wkładać całe serce, zaangażowanie, pasję. Wena twórcza będzie również bardzo mocno uruchomiona w tym miesiącu. To jest karta, która pokazuje, że przede wszystkim właśnie uczucia, emocje będą tutaj odgrywały główną rolę. Jeśli chodzi o finanse, papież. Sprawy urzędowe, sprawy sądowe, wszelkiego rodzaju właśnie dokumenty, podpisywanie jakichś dokumentów, tutaj wizyty w urzędach, tego typu sytuacje będą w tym miesiącu. Również to jest karta, która zapowiada dobry okres w pracy, taki bardzo owocny, możecie otrzymać właśnie podwyżkę, awans, ktoś Was tutaj doceni. Będzie większy zastrzyk gotówki, będzie możliwość właśnie wykazania się. Ktoś Wam powie dobre słowo, ktoś będzie chciał z Wami wejść we współpracę. Jeżeli do tej pory nie mieliście pracy, no to tutaj ktoś może Was zaprosić na rozmowę o pracę i Wam coś fajnego zaproponować. Wasze myśli będzie zajmowała trójka kielichów. To jest świętowanie, to jest podpisanie umowy, tak jak mówiłam wcześniej. Dobra atmosfera w pracy, jakaś impreza również w pracy, może też być impreza rodzinna, tak? Narodziny dziecka, ślub, wesele. No i taka radość, bo macie przy sobie osobę, którą kochacie. Osoby samotne mogą kogoś też poznać do relacji. Tutaj w dom, rodzina, przeciążenie, dziesiątka buław. Ktoś jest przeciążony odpowiedzialnością za rodzinę, finanse. Być może kredyty spędzają Wam sens powiek, być może jakieś właśnie takie trudniejsze energie. No jest ogólne zmęczenie, ogólne przeciążenie i taki brak po prostu możliwości ruchu do przodu, tak? Ktoś by chciał gdzieś ruszyć, coś zrobić, no ale jest ogólnie zmęczenie. Mogą też pojawić się właśnie kłótnie, bezsenność. Coś Was mocno obciąży. Nowa miłość dla singli, arcykapłanka, ryba, rak, skorpion. Ktoś się może pojawić taki w Waszym otoczeniu. Jest dużo kielichów. Może faktycznie macie do czynienia z trygonem wody. Jakaś kobieta wrażliwa, uczuciowa, empatyczna. No dla kobiet to po prostu gdzieś taki mężczyzna uczuciowy, tak? W Waszym otoczeniu, który umie mówić o uczuciach, umie okazywać te uczucia. Jest bardzo taki romantyczny. Więc będą tutaj romantyczne spotkania, zaproszenie na randkę, kolację. Mamy dwójkę mieczy i słońce, czyli generalnie tak, słońce jest kartą ochronną całego rozkładu, ono Wam przyświeca w całym miesiącu. Pozytywne energie, pozytywne właśnie jakieś wyniki spraw. Dla niektórych widzę ciążę, narodziny dziecka, tu bardzo mocno. Też jakieś cesarskie cięcie może być. Tutaj, kochani, tak, ta dziesiątka była w domu, dwójka mieczy, to jest jakaś blokada. Arcykapłanka często też pokazuje kochankę. Może tak być, że w stałych związkach jest już jakieś zmęczenie, przeciążenie. No i w pracy, czy tam właśnie gdzieś, no wiadomo, nie wiem, gdzie tam macie jakieś zajęcia dodatkowe. W takim miejscu pojawia mi się jakiś romans dla niektórych, tak? To jest czytanie ogólne, są właśnie dwa czy trzy przekazy, ale muszę o tym powiedzieć, bo też to widzę. Widzę jakiś romans właśnie przy pracy, czy
jak ktoś chodzi na kursy tańca czy jakieś inne kursy, to tam właśnie w takim miejscu. No i jest blokada, bo wiadomo, niemożność podjęcia decyzji, kogo wybrać i jak to wszystko rozwiązać, tak? No i tutaj zdrowotnie, kochani, alkohol, używki, zwróćcie na to uwagę, zatrzymywanie wody w organizmie, problemy z hormonami też się pokazały. Podróże, as kielichów, miłość, miłość, zakochanie, fajna podróż, być może ze swoją drugą połówką. No niektórzy z Was również w podróży mogą poznać tę osobę. Tu jest dużo miłości, kochani, no jak nie Wasze energie, tak? Jakby to były rybki, raki czy skorpiony. Ale może macie do czynienia z tymi osobami, albo ascendent macie na przykład w tych znakach. Bardzo dużo uczuć, bardzo. Tu jest dużo miłości, dużo uczuć. Poza tym romansem, który gdzieś tam jest, to powiem szczerze, że single będą szczęśliwi, bo poznają swoje prawdziwe właśnie miłości. Tu jest zakochanie, tu są motyle w brzuchu. Taka fajna energia, bardzo fajna. Kariera zawodowa, umiarkowanie, spokój, zachowajcie spokój. Tu macie faktycznie możliwy rozwój w pracy. Ktoś Was tutaj doceni. Możecie, kochani, faktycznie poczuć, że w pracy jest dobra atmosfera, jakieś świętowanie z ludźmi. Również wyjazd służbowy, integracyjny, który przyniesie dużo fajnych znajomości, dużo radości, tu są imprezy, w ogóle fajny miesiąc, kochani. Nie wiem, może Andrzejki będziecie organizować Halloween, jakieś fajne zabawy tu się pokazują. Z otoczenia ósemka pentakli. No to jest, kochani, ta praca, tak? No mówię, przy pracy też możecie fajnych ludzi poznać. Tak jak mówię, praca będzie się łączyła z uczuciami, z zabawą, więc może w pracy jakaś impreza, może właśnie wyjazd integracyjny dla niektórych. Bardzo fajne energie, bardzo fajni ludzie wokół Was. Naprawdę, kochani, będą Wam ludzie sprzyjać w tym miesiącu. Macie w nich wsparcie. Możecie liczyć na ich pomoc, dobre słowo. Jaka jest rada? Król Mieczy. Zachowajcie zdrowy rozsądek, walczcie o siebie, o swoje prawa, o swoje marzenia, o swoje cele, tak? Jeżeli będzie ktoś konfliktowy w otoczeniu, po prostu postarajcie się nie wchodzić w konflikty, odcinać takie osoby. One są Wam do niczego niepotrzebne, tylko wysysają energię z nas, z ludzi, także tutaj faktycznie warto to przemyśleć, nie wchodzić w tego typu sytuacje. No i rycerz buław. Dla niektórych to są oświadczyny, wspólne zamieszkanie. No tu faktycznie mówię, kochani, przyjdzie jakiś romans, ale taki, no taka osoba bardzo romantyczna. Bardzo romantyczna, która Was ujmie za serce i po prostu, no będą te motyle, będą takie pozytywne emocje. Dużo miłości, kochani. No to jest miesiąc pod znakiem uczuć, miłości. Tak mogłabym go nazwać, tak? Miłość, pozytywne emocje, stabilizacja emocjonalna. Bardzo ładnie się to tutaj wszystko rysuje. W zależności od tego, jak Wy z tego skorzystacie, bo los Wam daje, kochani, te wszystkie możliwości, ale to już w Waszych rękach wszystko leży, tak? Jak Wy to wykorzystacie, czy wykorzystacie, czy zechcecie w to wejść, zainwestować, kochani, to już jest Wasza decyzja. Ja Wam życzę cudownego miesiąca, wspaniałych energii, zapraszam do czytań prywatnych i na rytuały. Pozdrawiam.